Ach, witamino D. Jesteś piękna. Dzisiaj pierwszy ciepły dzień, taki wiosenny, a może nawet troszkę letni. Za moimi plecami widzicie Metropol Parasol. To największa współczesna atrakcja tego miasta. Miasta, w którym zawsze jest ciepło, nawet jak nie jest ciepło, to jest bardzo przyjemnie. Słońce razi. Oczywiście miasta, które jest dużo starsze niż ta konstrukcja. Zapraszamy do vloga z Sewilli. Sewilla, trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii. Mówi się nawet, że to Hiszpania w pigułce. To jedno z najcieplejszych miast w Europie. Tutaj nawet w czasie naszej zimy można poczuć wiosnę. A koniec marca, w którym my przybyliśmy, no tutaj już było czuć zapach drzew pomarańczowych i kadzidła, ale o tym później. Mieszkanków Sewilli w Airbnb jest takie fajne zdjęcie satelitarne całego miasta. Kiedyś było najbogatszym miastem świata dzięki handlowi z Nowym Światem, a my mieszkamy tu, blisko centrum. Wzniesiemy świątynię tak wielką, że ci, którzy ujrzą ją ukończoną, uznają nas za szaleńców. Takie motto przyświecało projektantom największej na świecie katedry gotyckiej. Rzeczywiście sewilska katedra to niesamowity zjawiskowy budynek. Katedra w Sewilli. Gigant. Największy gotycki kościół na świecie. Jeden z największych kościołów w Europie. Powstała w miejscu XII-wiecznego meczetu, po którym pozostała jedynie wieża, czyli Giralda, na którą można wejść, by podziwiać piękne widoki, która była kiedyś minaretem tego meczetu, a także patio drzewek pomarańczowych. W środku zobaczyć można istne dzieła sztuki, między innymi ołtarz, który jest pokryty złotem, ale też znajduje się tam grobowiec Krzysztofa Kolumba, który jest niesiony przez cztery postacie, które personifikują cztery prowincje Hiszpanii. Do Sewilli przyjechaliśmy tuż przed Semana Santa. To jest wielki tydzień, który jest celebrowany tutaj o wiele bardziej niż w Polsce. Zresztą to widać. Tłumy turystów, tłumy Hiszpanów, którzy przyjeżdżają tutaj z odległych miast, oglądają właśnie takie procesje różnych bractw, z różnych dzielnic, z różnych części miasta, którzy wędrują z ogromnymi, takimi jak tutaj, figurami Matki Bożej, Jezusa, na wielkich lektykach, czasem niosą to na plecach. No i całe miasto świętuje, atmosfera jest naprawdę podniosła. Jakiś czas, jak widzicie, przez trasę procesji mogą przejść ludzie, jak na przejściu dla pieszych. Ruchem kierują policjanci. Tu są panowie, którzy są nosicielami. Oni wymieniają oczywiście tych, którzy noszą ten olbrzymi ołtarz. Co jakiś czas te ekipy się wymieniają. A w restauracjach transmisje live. Wczesny poranek, dla nich wczesny poranek, bo dla nas już późno, jest prawie 9:20. Przyszliśmy po to, by być pierwszymi w kolejce do Real Alcazar. Real Alcazar jest jedną z najdłużej działających rezydencji królewskich. Najpierw służył muzułmańskim władcom z Sewilli, potem przejęty przez królów katolickich i utrzymywany w stylu mozarabskim, czyli mudehar. Przepiękne zdobienia, sztukateria, orientalny wystrój oraz przypominające nieco tropikalne wodne ogrody tutejsze zagrały m.in. w Grze o Tron, Pałac Królewski w Dorne,
oraz w filmie Królestwo Niebieskie. Słynnej opery Carmen Bizeta. Carmen Cyganka wychodzi z tego oto budynku. Jest to dawna fabryka papierosów i cygar. Jest to jeden z największych, chyba największy budynek nawet w całej Sewilli. I dzisiaj można go zwiedzać, natomiast no, jest to uniwersytet, więc może być to troszkę utrudnione. Jak Sewilla, to tapas. Jak tapas, to różne bary, które się w tapas specjalizują. Kiedy nie macie pomysłu, gdzie iść zjeść, to idźcie na plac Alameda de Hercules, dlatego że tutaj spotykają się mieszkańcy Sewilli i jest bardzo duży wybór różnego rodzaju barów, nie za drogich. Czasami można zjeść za kilkanaście euro taki zestaw, z paellą włącznie. A paella powinna być głównym punktem programu każdej kolacji w Sewilli. Dobra. Takie tapasy to rozumiem, cieplutkie. Ryba, prawdopodobnie dorsz w sosie pomidorowym. Tortillo tarta, taka ziemniaczana. No i taki fragment mięska wieprzowego w sosie śmietanowo-serowym. Takie niby skalopki. Bardzo fajnie to wszystko smakuje. I za 2-2,5 euro smakuje jeszcze lepiej. Pijemy sobie kawę oraz takie ciastko słodkie, to się nazywa torrija. A tak naprawdę jest to smażony chleb z miodem. Często jada się go na Wielkanoc właśnie. No i jest strasznie słodki. O, jak ciepło. A w tym miejscu jest ciepło podwójnie, ponieważ popołudniowe słońce jest chwytane jakby w ryzy przez cały plac hiszpański, bo tak się nazywa. To jest nowe założenie. Ono ma mniej niż 150 lat. Powstało w czasie wystawy Amero-Iberyjskiej, czy Iberoamerykańskiej. Nazywa się placem hiszpańskim, ponieważ każda taka zdobiona azulejos ławka symbolizuje jakąś prowincję Hiszpanii. Bardzo fajny pomysł. Alfabetycznie w tym łuku mieszczą się wszystkie. Plac jest częścią dużego założenia parkowego, trochę poza centrum, ale znany jest też z wielu filmów, ponieważ w Lawrence z Arabii grało Kair, to miejsce, a w Gwiezdnych Wojnach Ataku Klonów stolice planety Naboo. I jest taka charakterystyczna scena, kiedy Królowa Padme idzie sobie z walizkami, które pomaga jej nieść Anakin. Pamiętacie? Zobaczcie sami. Na placu hiszpańskim można co jakiś czas spotkać różne trupy artystyczne, jak na przykład uliczny zespół grający i tańczący flamenco. Niesamowite przeżycie, tym bardziej, że to wszystko na świeżym powietrzu, a nie w zamkniętym, biletowanym klubie flamenco gdzieś tam wieczorem. Jeszcze jedna ciekawostka, bardzo charakterystyczna wieża znajduje się przy rzece Guadalquivir, a kiedyś Wadi al-Qadir. Wieża również wybudowana przez Maurów, zwana Torre del Oro, wieżą złotą. Jedna legenda mówi, że dlatego, że była obkładana złotymi azulejos, a druga, że tutaj gromadzono złoty skarb zrabowany z kolonii hiszpańskich. Swego czasu była druga wieża po drugiej stronie rzeki, oczywiście Arabowie ciągali łańcuch pomiędzy tymi dwoma wieżami, dzięki czemu blokowali
swój port. Ale i tak wikingom się udało tutaj zapłynąć. Razem ze szczytu, z punktu widokowego Metropol Parasol. No i nie pozostało nam nic innego, jak zaprosić Was do Sewilli. Dziękujemy, Sewillo, za piękne przywitanie z wiosną. Jesteś bardzo przyjemnym miastem. W sumie moglibyśmy tu nawet zamieszkać.